Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Do kina mającego po 20 miejsc w każdym rzędzie wybrali się uczniowie z dwóch klas, pierwszej A i pierwszej B. Zajęli oni wszystkie miejsca w trzech kolejnych rzędach. Wiadomo, że w ostatnim z tych rzędów usiadło 14 uczniów, czyli nie wiemy, czy chłopaków, czy dziewczyn, z klasy pierwszej A i 11 dziewcząt, ale też nie wiemy, z której klasy są te dziewczyny. Jaka może być największa, a jaka najmniejsza liczba chłopców z klasy pierwszej A zajmujących miejsce w ostatnim rzędzie? Ok. W ostatnim rzędzie, w każdym rzędzie zresztą, jest po 20 miejsc, czyli może usiąść 20 uczniów. Wiemy, że wśród nich jest 14 uczniów klasy pierwszej A i 11 dziewcząt, tak? No to skoro tu jest 20 miejsc, a usiadło 11 dziewcząt, to będzie tych chłopaków 9, co nie? I możemy sobie to teraz napisać. Było, to są takie dla Was obliczenia, było 20 miejsc. I teraz było 14 uczniów z klasy pierwszej A i 11 dziewcząt. Nie wiemy, z której klasy, ale wiemy, że będzie to 11 dziewcząt i 9 chłopców. Tak? Aby liczba chłopców z pierwszej A była najmniejsza, musimy tutaj założyć, że wszystkie te dziewczyny, które siedzą w ostatnim rzędzie, też są z pierwszej A, więc ich jest 11. Więc jeszcze 3 osoby będą z trzeciej A, tak? Bo mamy 14 uczniów z klasy pierwszej A. No to tych chłopców byłoby 3, tak? Czyli minimalnie 3 chłopców. I teraz lecimy maks. A maksymalnie, no to sytuacja tutaj jest odwrotna. Zakładamy, że wszystkie te dziewczyny, które tutaj są, chodzą do klasy pierwszej B. Dlatego tych 9 chłopców, którzy usiedli w ostatnim rzędzie, no to będą w pierwszej A. I tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.